Siemaneczko moi drodzy, teraz jesteście bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Robloxa na moim kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć sobie darmowy itemek, ale nie ze sponsorowanego eventu, a z eventu stworzonego przez twórcę gry B-Tycoon i będzie to oczywiście ten itemek B-Shoulder Pal i za niedługo będzie on darmowy i ogólnie zdobycie go będzie mega łatwe, ale tylko 10 tysięcy osób będzie mogło sobie go zdobyć, dlatego że będzie to limitowany item, także wszyscy mamy szansę na darmowy limitowany itemek. Przepraszam was widzowie naprawdę za mój głos też w tym odcinku, ale w dalszym ciągu mamy chrypę. Mam nadzieję, że mi przejdzie, bo ostatnimi czasy naprawdę gardło mi siada, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Także taki oto itemek, moi drodzy, możemy sobie zdobyć. I teraz co trzeba zrobić, żeby sobie go zdobyć? Żeby sobie ten itemek, moi drodzy, zdobyć, to musimy w grze odblokować 150 pszczółek. I jak wiecie, ja mam tutaj aktualnie jedną. Za chwilę pojawi mi się kolejna. Uwaga, i powinienem teraz mieć. Zobaczmy, czy się pojawiła. Time at Center. Tu mogę kupić sobie pszczółkę. No dobra, to kupimy. Zaraz mam trochę więcej, ale gdzie jest to centrum, gdzie mogę odebrać? A tutaj jest centrum. Dobra, tu mogę odebrać tą pszczółkę. Okej, okay, teraz mam 7 aż, okej. Okay. No i potrzebujecie właśnie 150 pszczółek. Oczywiście jak to Tycoon działa, jak będziecie sobie tutaj to wszystko rozwijać, to będziecie mieli więcej pszczółek. Oczywiście tutaj możecie sobie to kupić, kolejną pszczółkę. Tu są jakieś zarobuksze rzeczy, tutaj jeszcze możecie kręcić kołem fortuny. Także musicie rozwijać po prostu wasz Tycoon, żeby po prostu móc kupić więcej pszczółek. No i dzięki temu, moi drodzy, oczywiście, o jak widzicie, teraz otrzymałem jeszcze kolejne 3 pszczółki. No i już mam, moi drodzy, 9. Także jak widzicie, te pszczółki naprawdę szybko się zdobywa. No i jak będziemy mieli ich 150, to będziemy mogli sobie tutaj w grze odebrać darmowy item i pierwsze 10 tysięcy osób, które to zrobią, będą mogły sobie ten item odebrać. I teraz pewnie zastanawiacie się, no jak to zrobić? Jak to zrobić, skoro nie wiadomo o której godzinie to będzie? A no właśnie, otóż to, że wiadomo i o 11 AM EST czasu polskiego będzie to godzina 17 dzisiaj, będzie można sobie ten item odebrać. Także 2 czerwca, godzina 17, wejdźcie sobie do tej gry, miejcie już wszystkie 150 pszczółek i powodzenia w zdobywaniu darmowego itemka. Bardzo fajnie, że taki event powstaje. Oczywiście na razie nie może być inaczej i te itemy nie mogą być dla wszystkich, bo jest to przy pomocy limitowanych itemów zrobione, ale wyobraźcie sobie, co będzie, jak Roblox umożliwi mi i wam tworzenie darmowych itemów, że po prostu ktoś wbija sobie do gry i na przykład otrzymuje darmowy item i nie będzie on limitowany. To będzie oznaczało powrót naprawdę epickich eventów, bo na pewno ludzie będą starali się odtworzyć e-hunty, będą robili też inne fajne evenciki kreatywne. Także naprawdę nie mogę się doczekać tej przyszłości Robloxa, w której wszyscy będą mogli tworzyć sobie itemki. No oczywiście to będzie miało też swoje minusy, bo dużo osób będzie oczywiście no, szło na łatwiznę i tworzyło jakieś kopie. No ale to Roblox pewnie się tym jakoś odpowiednio zajmie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj jeszcze możemy zbierać sobie z tego co widzę miód. I za to chyba otrzymujemy też potem, moi drodzy, pieniążki. I miód możemy dawać tutaj. I on się uzupełnia tutaj i teraz to nam tworzy prawdopodobnie kolejne, tak, kolejne zarobki. Okej, okay, super. I dzięki temu możemy jeszcze kolejne pszczółki sobie teraz tutaj kupić. Świetnie, mamy 14 pszczółek już, także naprawdę bardzo szybko to idzie. No i widzimy się, moi drodzy, już za chwilę, jak, moi drodzy, będę miał te 150 pszczółek. Tutaj teraz jeszcze, moi drodzy, odkryłem, że jak tutaj staniecie na tym przycisku merch, to wasze pszczółki zamieniają się właśnie w te pszczoły, które są tutaj w tym indeksie. Co po prostu przyspiesza jeszcze nam oczywiście zdobycie tych 150 pszczół. O, teraz jeszcze zobaczyłem. Możemy też sobie tutaj chyba włączyć za darmo autoplaya. O tak, i teraz automatycznie gra za nas. Zobaczcie, automatycznie mój awatar zbiera teraz za mnie miodek. Okej, super, to jest przydatne i chyba też go tutaj odstawia. O tak, super. Czyli wszystko robi automatycznie teraz za nas. No więc nawet możecie sobie pójść teraz tutaj na AFK-ka, a moi drodzy, autoplay wszystko za was zrobi. Możecie również, moi drodzy, spróbować przejść obi i jak to wam się uda, to będziecie otrzymywać 2 razy więcej monet. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. No i jak widzicie, udało mi się przejść to obi i mam teraz 2 razy więcej coinów. No i w tym momencie, moi drodzy, udało się i jak widzicie, mam 150 pszczółek, a nawet 151. Zajęło mi to około jakieś, wydaje mi się, 10-15, no może 20 minut, także naprawdę bardzo, bardzo szybko poszło. No na pewno zmieściłem się tak, myślę, że do pół godzinki, także nie jest to jakieś mega wymagające zadanie, tym bardziej, że możecie pójść sobie na AFK-ka. No nie oszukujmy się, naprawdę można zdobyć sobie fajny, darmowy itemek, bo wygląda on naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dzisiaj, 2 czerwca, godzina 17, zarezerwujcie czas, żeby być w grze, odebrać sobie ten item.
życzę wam powodzenia, mam nadzieję, że wam się uda. No jeżeli chodzi, moi drodzy, o ten odcinek, to jest to już wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobał i że wam pomógł. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się, no i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale. Trzymajcie się jeszcze raz i pa pa!